Siemanko, z tej strony Słomek, witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 30 lipca, jest to przedostatni odcinek z pszenicy. No i kolejne pole z pszenicą pod kosę. Zjechaliśmy z tej dużej działki, na której było 22 hektary. Teraz działka 4 hektary 10 po burakach cukrowych. Na dobrym stanowisku, na bardzo dobrym stanowisku. To jest ta działka, na której dałem po 12 ton kurzaka i do tego na wiosnę tylko 150 kg polanu. Także nawożenie głównie organiczne, wiadomo, tutaj dużo jeszcze resztek po burakach cukrowych. Mówiłem na jesieni podczas siewu, że nie będę tutaj dawał nic z nawozów mineralnych, ale jednak na wiosnę bałem się pozostawić całkowicie bez azotu, bez dawki na start. Wiadomo, że późne siewy to jeszcze i brak pokrzywienia. Tutaj pszenica siana na sam koniec października, tak jak mówiłem, po zbiorze buraków. Zresztą odcinek widzieliście zarówno z nawożenia, jak i z siewu. No i powiem wam, że pomimo tego późnego terminu siewu wygląda to bardzo dobrze i pomimo tej suszy, tak? Ta działka wprawdzie najdłużej była zielona, to jest po prostu dobre pole, tak? Ziemia na dobrej ziemi, to suszę idzie przetrwać. No tutaj akurat plon chwilowy pokazuje 8 z kawałkiem, ale średnio, uśredniając, myślę, że będzie to 7,5 tony, także wynik rewelacyjny, tym bardziej, że buraki na tej działce rok wcześniej dały blisko 90 ton i one też wybiły masę wody, tak? Także ja jestem bardzo zadowolony. Mówię, rekordu żadnego w tym roku nie będzie, nie ma, to nie jest rok na rekordy, jest dobrze, stabilnie. No i w sumie zostanie jeszcze jedna działka, na której będzie pewnie no, rozczarowanie, albo będzie tak jak na tej pierwszej działce, od której zaczęliście, z której vloga widzieliście w zeszłą niedzielę. Także mówię, euforia, tutaj akurat plantacja nasienna dla Krzyśka Ławrenowicza, przepraszam. No i niczego sobie, łan wygląda jeszcze wprawdzie jak niedojrzały, bo kłosy nie są takie załamane, to nie jest euforia, to nie jest taka zgrabna pszenica z takim wywiniętym kłosem jak banan. Tutaj niektóre kłosy sterczą w górę, to jest po prostu taka cecha odmianowa, ona wygląda jak jeszcze nie do końca dojrzała, ale zobaczcie, jedziemy 4 na godzinę, w headerze pełno, plon tutaj mówię 8 z haczykiem, zobaczymy na koniec działki, mówię w miarę dokładnie, bardzo dokładnie się to sprawdza. I w sumie jesteśmy już w linii opadów, w Bydgoszczy już kropi. Bardzo, bardzo powoli się ten niż przesuwa tutaj, zobaczcie. Wszędzie w koło już jest zachmurzone, taka ciemnica się robi. Zobaczymy, czy to dotrze, czy nie dotrze. Wiadomo, że no za suchego to jest za suchego. Żadnych porostów nie będzie, na pewno dobra siła kiełkowania. Widać ładny tutaj materiał elegancki. No to miejsca takie są, że no właśnie jak tutaj w headerze pełno i teraz pewnie na mierniku tutaj pod 9 wskoczy. No rośnie plon, takie wiadomo miejsca, gdzie jeszcze lepsza ziemia, gdzie sam dołek. Fajnie poglądowo, dużo można zobaczyć. Zresztą mapa plonu się tutaj znaczy, rysuje. No, na samym początku filmu zachęcam do zostawienia suba i dzwoneczka, by być na bieżąco z produkcjami. Także może, jak dobrze pójdzie, będą dzisiaj dożynki pszeniczne, może przed deszczem zdążymy, ciężko powiedzieć. O, tutaj zobaczcie sobie też mapkę planowania i możemy odpalić tutaj legendę. I zobaczcie, tutaj plon 10+ na zielono, no wszystkie kolory oznaczone, większość tutaj żółty, zielony, jeszcze raz legenda, żółty, zielony od 5,3 do 8 i od 8 do 10,6, także poprzednio wam tego nie pokazywałem, ale jest właśnie też taka, taka legenda. No tutaj na tej działce będzie zasiany rzepak. Prawdopodobnie Invigor tuba, także wracamy do linii Invigora. Też wiadomo, linie są cały czas rozwijane, cały czas gdzieś tam postęp genetyki. W sumie miałem Invigora 1165 przez 2 lata, no i w tym roku chcę postawić właśnie na tej działce i na jeszcze jednym polu na Invigora tuba. Zobaczymy, jak to wyjdzie w plonach. No
jedynie coś z odmian, które były w tym roku. Co do rzepaków, no to mówię, no rzepaki jeszcze nawet nie zaczęte, więc jeszcze no trzeba zobaczyć, jak to wyjdzie, które odmiany najlepiej i wedle tego też coś tam może dobrać, tak? Chociaż wiem, że topowe i najlepsze odmiany już się rozeszły, już ciężko dostać, jak ktoś tam akurat konkretną jakąś chce, ale nie ma się co martwić. Gdzie tu jest? I wracaj. No, wilgotność 12,7, suchutka, mogła być jeszcze nawet trochę mokrzejsza. Wiadomo, że tracimy na masie, jak jest to bardzo suchy. No i tutaj z tej strony jedziemy 7,60. I tak to powolutku. Mówię, na koniec vloga jeszcze wstawkę tutaj zrobię, ile będzie, może coś nagram z sypania w biegu. Mikołaj właśnie na magazynie. No i dobra. I cyk, sypiemy w biegu. Kolejny transport. Jeszcze zrobię miniaturkę sobie. Zostało do skoszenia 1,50 hektar gdzieś jeszcze mniej więcej.